Początkowo sympatyzowałem z ruchem nauczycieli. Wydawało mi się, że znam ich sytuację z autopsji. Im dłużej jednak strajk trwa, tym mniej popieram formę ich protestu, powiedział w Polskim Radiu 24 prof. Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dla ponad 377 tysięcy uczniów 8 klas szkół podstawowych z 12,7 tysiąca szkół w kraju w poniedziałek po godzinie 9 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Przeprowadzany zostanie po raz pierwszy w historii. Będzie trzydniowy, w każdym dniu uczniowie będą zdawać egzamin z innego przedmiotu. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że mimo strajku części nauczycieli egzamin się odbędzie. Z punktu widzenia rządu, im dłużej strajk nauczycieli będzie trwał, tym bardziej to środowisko będzie się kompromitowało. Odrzucenie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego rządowych rozwiązań płacowych i systemowych będzie się mściło, stwierdził prof. Andrzej Gil. Politolog ocenił również, że przedłużanie strajku nie doprowadzi do wywalczenia kolejnych ustępstw w stronę rządowej. Niewiele wytargują, a prestiż tego zawodu sięgnie dna, dodał. Gość programu podkreślił, że ostatnie wydarzenia zburzyły w nim wizerunek nauczyciela, jako osoby przyjaznej uczniowi. Pieśni i ten jad, który płynie w stronę nas wszystkich, ujawniły prawdziwy stan polskiego nauczycielstwa. Normalny człowiek oglądając niektórych protestujących może tylko sobie pomyśleć, Boże, kto uczy moje dzieci, powiedział prof. Andrzej Gil. 8 kwietnia rozpoczął się ogólnokrajowy strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Mimo to sprawnie przeprowadzono egzamin gimnazjalny, ale szef ZNP twierdzi, że zagrożony może być egzamin maturalny. Minister Edukacji Narodowej nie wyobraża sobie jednak, że brak rad klasyfikacyjnych uniemożliwi uczniom przystąpienie do matury.